Styropian za free. Łukasz zarabia na życie w bardzo oryginalny sposób. Jest kompozytorem. Wyspecjalizował się w tworzeniu muzyki do hotelowych wind. Jeśli coś koi nerwy i uspokaja w windzie, pieszcząc nasze uszy łagodnymi dźwiękami, jest szansa, że to próbka talentu Łukasza. Do pełni szczęścia brakuje Łukaszowi jedynie studia nagrań, choćby małego jak winda, ale własnego i dobrze wyciszonego. Dzięki temu będzie mógł pracować nocą, nie utrudniając życia sąsiadom i skutecznie podnosząc swoje muzyczne dochody. O dziwo, sam młody kompozytor uważa siebie bardziej za naukowca i odkrywcę niż za artystę. Jedno z jego ostatnich odkryć to styropianowy paradoks. Polega on na tym, że istnieje coś bardzo cennego, co kupujemy niemal wszyscy, ale w momencie zakupu staje się to nam od razu całkowicie zbędne. Cóż za irracjonalne marnotrawstwo pieniędzy. Styropian. Nieodzowny element opakowania sprzętu RTV i AGD. Ta niewielka ilość tworzywa sztucznego, napompowanego powietrzem, potrafi kosztować krocie. 1 metr kwadratowy grubego na 10 cm styropianu to wydatek ponad 15 zł. Łukasz, aby wyciszyć swoje niewielkie studio nagrań, potrzebuje bez mała 30 metrów kwadratowych tego surowca. Czyli do wydania ma prawie 500 zł. Zgroza i prawdziwy cierń w sercu oszczędnego muzyka. Okazuje się, że cenny materiał wygłuszający jest dość łatwo osiągalny na śmietniku. Jako niepotrzebne opakowanie trafia po zakupie niemal od razu na śmietnik, bo niestety praktycznie nie nadaje się do powtórnego przetworzenia. Nie po to jednak Bozia dała Łukaszowi rozum, a wrodzone skąpstwo nie opętało go żądzą oszczędzania dosłownie na wszystkim, żeby nie spróbował użyć czegoś jednorazowego drugi raz. W jeden dzień Łukaszowi udało się zebrać materiał za niemal 1200 zł, licząc po cenach w marketach budowlanych. Łukasz o mało nie popuścił ze szczęścia, bo za darmo wygłuszy swoje studio nagrań, a resztę materiału wykorzysta do ocieplenia garażu w piwnicy. Godziny udało się wyłożyć ściany studia styropianem. Jego nieregularna forma tylko poprawia walory akustyczne pomieszczenia. Łukasz przy okazji układa styropianowe bloczki w oryginalną mozaikę. Polistyrenowy fresk będzie ozdobą surowych, garażowych ścian. Jest to bardzo fajne rozwiązanie. Pan tutaj zastosował materiały, które do tej pory uważane były za śmieci. Mówmy to szczerze, ale ułożenie ich w takiej konfiguracji, właściwie z kawałków, kawałki, które powodują to, że dźwięk się rozprasza w pomieszczeniu. Myślę, że dobrze, że ten pan wykorzystał darmowy surowiec, bo nie zainwestował zbyt wiele, aczkolwiek jeśli chciałby pracować profesjonalnie z dźwiękiem, sugerowałbym użycie właśnie bardziej profesjonalnych materiałów. W sumie na materiał do wygłuszania muzycznej dziupli i ocieplenie garażu Łukasz nie wydał ani grosza. Wart niemal 1200 zł styropian znalazł na śmietniku. Jedyne, w co musiał zainwestować, to zakup kleju do styropianu, za który zapłacił niecałe 100 zł.